Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Marcin Zarzycki z tej strony, a to jest kolejny webinar organizowany przez Akademię LTCA i Kancelarię LTCA. A dzisiaj weźmiemy sobie na warsztat oczywiście przepisy i regulacje dotyczące Polskiego Ładu. Polskiego Ładu w takim wymiarze oczywiście troszeczkę okrojonym, bo jest to webinar. Natomiast postaram się Państwu takie sporo ciekawych, interesujących i na pewno pomocnych informacji podczas naszego dzisiejszego spotkania przekazać. Ale zanim przejdziemy do spotkania, przejdziemy do części merytorycznej. Kilka uwag oczywiście standardowo na początek, kilka uwag technicznych, ale też kilka uwag organizacyjnych. Po pierwsze, oczywiście wszyscy uczestnicy webinaru dostaną materiały z tego webinaru, także zostaną one do Państwa przesłane, a abonenci Akademii LTCA będą je mieli u siebie również na swoich profilach na naszej Akademii. Po drugie, szkolenie będzie nagrane, czy webinar będzie nagrany, a więc nagranie z tego webinaru znajdziecie Państwo również na naszej Akademii, ale też to nagranie znajdzie się na moim YouTubie, także jak ktoś chciałby z odtworzenia sobie obejrzeć, czy nie może uczestniczyć w całości, zapraszam, w dwóch miejscach to nagranie będzie dostępne. To jest druga kwestia techniczna. Trzecia kwestia techniczna jest taka, że oczywiście, no, ja z mojej strony na początek, może zanim o tej kwestii technicznej, to chciałem Państwu bardzo podziękować za tak liczny udział w tym webinarze. No, bijemy kolejne rekordy ilości uczestników na naszych webinarach, także jest mi bardzo miło. Mam nadzieję, że sprostam oczekiwaniom tak dużej grupy osób. Natomiast mamy dużo osób, więc też może być dużo pytań i dużo wątpliwości, natomiast ja oczywiście zachęcam i zapraszam Państwa do aktywnego udziału. Także jeżeli Państwo macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, uwagi, coś byście chcieli się dodatkowo dowiedzieć, dopytać, uszczegółowić, zapraszam do pisania na czacie. No, ja z moim zespołem, tak naprawdę mój zespół tutaj, będziemy się starali na bieżąco na wszystkie pytania, wątpliwości na czacie odpowiadać i wyjaśniać. Jeżeli coś zostanie niewyjaśnione, czy będzie tyle pytań, że nie uda nam się na wszystko odpowiedzieć, no to standardowo postaram się albo A zrobić jakąś dogrywkę webinaru, albo zrobić jakiegoś Q&A, żeby na te Państwa wątpliwości też odpowiedzieć. Oczywiście ja będę mówił o rzeczach, które zaplanowaliśmy, ale będę też mówił i tutaj też zachęcam Państwa do tego, będę odpowiadał na zagadnienia, pytania zgłoszone przez Państwa na moich social mediach. I tutaj od razu chciałem Państwa bardzo serdecznie zaprosić do polubienia, subskrybowania moich social mediów. Dużo ciekawych treści, dużo ciekawych informacji staram się przekazywać na bieżąco. Live'y robimy, inne rzeczy, także sporo rzeczy ciekawych się tam dzieje. Na czacie znajdziecie Państwo linka do mojego Facebooka, do mojej strony na Facebooku. Znajdziecie Państwo linka do mojego kanału na YouTubie. Będzie mi bardzo miło i będę bardzo zobowiązany, jeżeli Państwo polajkujecie, posubskrybujecie. To też pozwala mi zwiększać zasięgi, pozwala szerzyć te nasze informacje podatkowe, nieszczęsne i niedobre bardzo często, do większego grona osób. No dobra, to są kwestie takie techniczno-organizacyjne. A jeszcze w zakresie tych takich, bym powiedział, treści promocyjnych, oczywiście, kto jeszcze nie ma, to bardzo serdecznie zapraszam i zachęcam do nabycia abonamentu Akademii LTCA. Nasza Akademia LTCA to chyba w tym momencie największa w Polsce platforma szkoleniowa ze szkoleniami online, podatki, prawo, finanse, kadry, płace. No, bardzo dużo mamy wydarzeń, które już są tam dostępne. Planujemy bardzo szeroką jesień. W samym październiku 30 będzie różnych wydarzeń. Do końca roku 100 wydarzeń na jesień u nas się pojawi. Wszystkie nagrania można oglądać na żywo, jak również wszystkie szkolenia, można webinary oglądać na żywo, jak również wszystkie wydarzenia są nagrywane, można z odtworzenia przez 12 miesięcy, czy nawet dłużej, jak ktoś przedłuży abonament, sobie oglądać. Czyli działamy trochę, bym powiedział, tak jak Netflix w zakresie podatków i finansów i prawa. Także bardzo fajna oferta, cena super. Super promocyjna, zapraszam serdecznie. No dobra, to tyle kwestii organizacyjno-technicznych. Przechodzimy do merytoryki. I ja już bym zaczął o tej merytoryce mówić, ale jeszcze dwie rzeczy podkreślę, które wyszły na poprzednim webinarze. Ja to muszę bardzo wyraźnie zaznaczyć. Po pierwsze, drodzy Państwo, nasze dzisiejsze spotkanie ma charakter informacyjny, więc ja będę mówił o różnych regulacjach, będę mówił o różnych rozwiązaniach i będę mówił o możliwościach, które przed nami stoją.
zainteresował. Natomiast nie jest to spotkanie o charakterze doradczym, czyli to, co ja mówię, nie ma charakteru usług doradztwa podatkowego, a ma charakter usług informacyjnych, czy charakter informacyjny, a więc każdy, kto nawet coś zobaczy dla siebie, czy będzie chciał te rozwiązania, o których ja powiem, wdrożyć w życie, tak czy siak powinien albo a, samodzielnie przeliczyć to u siebie, sprawdzić, czy mu się to opłaca, czy to wyjdzie tak, jak ja pokazałem. Po drugie, ewentualnie skorzystać z usług profesjonalnych doradców podatkowych. Tu oczywiście zapraszam, nie dziwne, do kancelarii LTCA. Oczywiście taki cały pakiet usług związanych z Polskim Ładem my świadczymy. Także to jest ważna informacja na początek, żebyśmy nie mieli tutaj wątpliwości co do tego, że każdy i tak musi sobie indywidualnie te nowe rozwiązania w Polskim Ładzie przeliczyć i prześledzić. No dobra, więc możemy chyba już zaczynać. Ten przydługi wstęp mi się trochę rozciągnął, także zaczynamy, nie przedłużam. Drodzy Państwo, temat webinaru Polski Ład, jak płacić niższe podatki. No wydawałoby się, że temat jest przewrotny, prawda, bo wszyscy mówią, że Polski Ład to wyższe podatki, to znaczy niższe dla tych najmniej zarabiających, a wyższe dla całej reszty i wyższe dla przedsiębiorców. I to nie ukrywam, że jest prawda. I ja niestety będę mówił też dzisiaj o tym, gdzie te podatki są wyższe i dla kogo są wyższe. Natomiast podkreślam Państwu bardzo wyraźnie, że Polski Ład to też są opcje i możliwości na to, żeby tych podatków wcale tak dużo nie płacić. I przy dobrym rozłożeniu i przy dobrym ułożeniu sobie struktury działalności, struktury opodatkowania, może okazać się, że my na tym Polskim Ładzie nie stracimy, a wręcz więcej powiem, może okazać się, że my w niektórych okolicznościach na tym Polskim Ładzie nawet zyskamy. Prawda? Więc tytuł jak najbardziej adekwatny do szkolenia. Powiem, co jest źle, ale też powiem, co można zrobić, żeby te obciążenia podatkowe nie były aż tak wysokie. Także postaram się sprostać temu tytułowi, który sam sobie nadałem. Ja chciałem zwrócić uwagę, że webinar był zaplanowany, jak jeszcze nie było projektów Polskiego Ładu, tylko wiedzieliśmy, że coś jest na rzeczy, więc taki tytuł padł. No ale udało mi się, tak mi się wydaje, materiały i plan szkolenia przygotować, że wyjdziecie Państwo ze spotkania dzisiejszego z taką świadomością, że jednak te niższe podatki dałoby radę po tym Polskim Ładzie również zapłacić. Niższe niż obecnie płacimy i niższe te, które byśmy płacili, gdybyśmy nic w naszej działalności nie zmienili. Natomiast jeżeli chodzi o sam plan dzisiejszego webinaru, to oczywiście powiemy, drodzy Państwo, o tych nowych zasadach opodatkowania, głównie o składce zdrowotnej i tutaj zwrócimy sobie opcję na te działania restrukturyzacyjne, co można zmienić. I to będzie taki podstawowy trzon naszego spotkania. Natomiast zgodnie z planem i harmonogramem ja zobowiązałem się dorzucić też jakieś inne tematy poza tym, co można zrobić, więc powiemy sobie dwa słowa jeszcze o rezydencji podatkowej, powiemy dwa słowa o podatku źródła, trochę o płatnościach bezgotówkowych i trochę o prowadzeniu ksiąg w formie elektronicznej, wysyłaniu tych ksiąg do organów podatkowych. Także takich kilka dodatkowych tematów, żeby wszyscy, którzy aż tak bardzo PIT-em i tą restrukturyzacją PIT-owską się nie interesują, żeby też coś dla siebie podczas naszego dzisiejszego spotkania znaleźli. Ale oczywiście, drodzy Państwo, zaczynamy od początku, czyli zaczynamy od tych dwóch tematów. Czyli po pierwsze, dlaczego będzie gorzej, co do zasady po Polskim Ładzie, czyli jak te nowe zasady opodatkowania czy ustalania tak naprawdę składki zdrowotnej wpłyną na nasze obciążenia podatkowe i co my z tym zrobić możemy. I tutaj, drodzy Państwo, uwaga ogólna jest taka, generalnie, że po tych już zmianach finalnych, już nie będę się w nie tam specjalnie zagłębiał, założenie jest takie, że wchodzą nam nowe zasady ustalania składek zdrowotnych. Tak, oczywiście przy umowie o pracę będzie 9%, ale no nieodliczalne, ale my się dzisiaj skupiamy na przede wszystkim na działalnościach gospodarczych i tak jak Państwo już pewnie doskonale wiecie, te składki na działalnościach gospodarczych, składki zdrowotne będą liczone inaczej. Czyli po pierwsze, chyba najszersza grupa przedsiębiorców, czyli przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym, teraz będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9% bez możliwości jej odliczenia od podatku. Czyli tak naprawdę, mówiąc w największym skrócie, dla wszystkich przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym podatek wzrasta o 4,9%. Czyli każdy, kto płacił teraz 19% podatku, co do zasady zapłaci 23,9%. Tak już w dużym skrócie mówiąc. Dodatkowo zwracam uwagę, że jeżeli jestem przedsiębiorcą, który ma jakieś tam dochody bardzo niskie, poniżej minimalnego wynagrodzenia, to została ustalona taka minimalna składka zdrowotna w wysokości 270 zł, czyli liczona właśnie od tego minimalnego wynagrodzenia. Jak zarabiamy mało albo mamy straty, to i tak składkę zdrowotną będziemy musieli na liniówce
zapłacić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest skala podatkowa. W przypadku skali podatkowej składka zdrowotna będzie wynosiła 9%, też bez możliwości jej odliczenia, więc też te obciążenia podatkowe na skali podatkowej nam rosną. Tutaj zgodnie z ostatnimi informacjami i ostatnim projektem postanowiono troszeczkę ulżyć części podatników na skali podatkowej i rozszerzyć możliwość stosowania tak zwanej ulgi dla klasy średniej również na działalność prowadzoną na skali, więc tutaj do powiedzmy tam 11 tysięcy z haczkiem to te zmiany nie będą dociskające nas bardzo do ziemi, ale już powyżej nas bardzo zabolą, natomiast no jest ta nowa składka 9%. No i trzecia wreszcie rzecz, czyli ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Tutaj też majdrowano, kombinowano z tym, jak ta składka zdrowotna powinna wyglądać. Finalnie stanęło na tym, że mamy trzy progi składki zdrowotnej w zależności od tego, jakie roczne przychody ja osiągam. Jeżeli mam przychody roczne do 60 tysięcy, jest to 60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli jakieś tam 307, 310 zł. Jeżeli mam do 300 tysięcy złotych przychody, to jest to 100% przeciętnego wynagrodzenia, czyli składka mniej więcej 507, 515 zł w tych rejonach się będzie mieściła. No i wreszcie, jeżeli mam przychody roczne powyżej 300 tysięcy, no to składka zdrowotna będzie nam wynosić 180% przeciętnego wynagrodzenia i tu już jest kwota poważna, bo jest to kwota 920 zł. Nakombinowali, drodzy Państwo, z tymi składkami w ryczałcie, natomiast no, konkluzja tych składek jest generalnie taka, że której opcji byśmy nie wybrali, to one i tak będą większe niż te składki, które płaciliśmy do tej pory. Przede wszystkim dlatego, że nawet jak jest ta składka najniższa, to ona i tak nie podlega odliczeniu od podatku, więc i tak będziemy mieli większe obciążenie podatkowe. No i jeszcze jedna informacja bardzo ważna dla wielu osób, a mianowicie osoby, które są w spółkach, w zarządach i pełnią swoje funkcje na podstawie powołania, do tej pory nie były oskładkowane, teraz ta składka zdrowotna dla nich się pojawia i to ta składka zdrowotna 9%, więc tak naprawdę dla wszystkich w zarządach na powołaniu 9% obciążenia podatkowe wzrastają. No i to jest wiadomość niezbyt dobra, co teraz powiedziałem. Państwo już tą informację, zakładam, że doskonale znacie i wiecie, o co chodzi. Natomiast no tak tytułem podsumowania chciałem wskazać, jak te składki zdrowotne będą teraz wyglądać. No to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, chciałbym wskazać Państwu, jak to się przełoży na poszczególne stosunki nasze pracy, działalność gospodarczą i tak dalej, w wymiarze tego, czy my zyskamy, czy my stracimy na Polskim Ładzie. I tutaj do kilku rzeczy się odniosę. Oczywiście będę skupiał się na działalności. Zacznę króciutko, dosłownie jednym zdaniem. Tu już nawet nie chciało mi się robić jakiejś swojej tabelki, bo Ministerstwo Finansów to ładnie wyliczyło. Zacznę od takiej podstawowej rzeczy, czyli umowy o pracę. Zwróćcie Państwo uwagę, mamy umowę o pracę, mamy w lewej kolumnie dochody brutto, potem mamy netto, potem mamy jak będzie później, no i wykazanie tutaj, drodzy Państwo, tego, kto zyska, kto straci na Polskim Ładzie. I jak sobie spojrzymy na tą tabelkę z umowy o pracę, to dojdziemy do wniosku takiego. Każdy, kto zarabia mniej więcej do 5700 zł brutto, zyska na Polskim Ładzie. Nie będzie to taki zysk potężny, bo tam rzędu 70, 100, 140 zł miesięcznie, czyli tam do 1000, powiedzmy 500, 2000 zł rocznie. Czyli ci najmniej zarabiający na umowie o pracę faktycznie zyskają. Potem mamy taki przedział osób mniej więcej pomiędzy te 5700 a 11500. To są osoby, które będą w skrócie rzecz biorąc na zero. Czyli te osoby na umowie o pracę, na składce zdrowotnej, na zmianie składki zdrowotnej ani nie zyskają, ani nie stracą, tylko będą w skrócie płacić obciążenia podatkowe na podobnym poziomie. No i wreszcie mamy wszystkie osoby, które zarabiają powyżej tam 11,5 tysiąca złotych brutto i wszystkie te osoby, drodzy Państwo, po kolei dalej będą już na składce zdrowotnej tracić. W ujęciu miesięcznym tam od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, a nawet przy wysokich dochodach do kilku tysięcy złotych. Tutaj na tym wyliczeniu Ministerstwa Finansów brakuje informacji, bo są tylko informacje miesięczne, ja to też podsumowałem, ile takie osoby stracą rocznie, no to taka osoba przy dochodzie brutto na poziomie 25 tysięcy, no to straci, drodzy Państwo, blisko 11 tysięcy złotych rocznie. To już są poważne straty, poważne kwoty, które wypłyną tak jakby z naszych portfeli. Więc tutaj możemy sobie powiedzieć na gruncie tego przykładu dwie rzeczy. Czyli po pierwsze, czy można płacić niższe podatki w umowie o pracę przy Polskim Ładzie? Odpowiedź brzmi, można, jak się zarabia bardzo mało, do 5700 zł brutto. To nie jest tak mało w sumie, ale generalnie te niższe wartości. Natomiast wszyscy inni już
niższych podatków przy umowie o pracę płacić nie mogą. Też chciałem zwrócić uwagę, że kalkulator jest trochę przekłamany, bo tu takie niskie są wartości dochód brutto 2000. Trzeba zwrócić uwagę na przepisy o płacy minimalnej. Nie wiem, po co to dawać. Równie dobrze mogli jeszcze 5 kolumn dać i dochody brutto na poziomie 700 zł, 600 i 300, prawda? Tak, żeby pokazać, że tamci też zyskają, prawda? Natomiast no, jest to jakaś absurdalna historia. Nie ma o czym tutaj, drodzy Państwo, rozmawiać. Tak naprawdę wszyscy tutaj więcej zarabiający stracą i to jest klucz kwestii związanej z umową o pracę w Polskim Ładzie. Natomiast my już sobie przejdziemy do działalności gospodarczej i tutaj zanim powiem o tych przykładach, bo tutaj jak Państwo widzieliście był przykład z Ministerstwa Finansów, te przykłady, które Państwo tutaj macie, to już są moje prywatne wyliczenia i od razu zaznaczam, bo takie pytania też się ostatnio pojawiały, takie wątpliwości czy sugestie się pojawiały. Drodzy Państwo, cyfry, które ja tutaj podaję są cyframi poglądowymi, czyli to jest poglądowe wyliczenie dochodu brutto versus dochodu netto, tak? Jak jest teraz w 2021, jak będzie w roku 2022. Natomiast zwracam Państwu bardzo wyraźnie uwagę, że to, w jaki kalkulator Państwo wrzucicie te dane, to one mogą się delikatnie od siebie różnić, no bo też różne są przyjmowane na przykład wartości składek na ubezpieczenie społeczne, więc te delikatne różnice być mogą. Nie sugerujcie się Państwo konkretnymi kwotami z tego, co ja pokazuję, ale sugerujcie się bardziej tym, jakie te różnice są, no bo te różnice tutaj są widoczne i to, w jaki kalkulator my tego nie wrzucimy, to one mniej więcej będą dla nas podobne. No i zaczynamy sobie, drodzy Państwo, od skali podatkowej. Składka zdrowotna przy skali podatkowej i tu zwracam uwagę, mamy założenie takie. Kto zyska, kto straci. W pierwotnym projekcie Polskiego Ładu, czyli tym nie pierwszym, a drugim projekcie Polskiego Ładu, założenie było takie, że ten, kto zarabia do 5700 brutto, to zarobi, niewiele to niewiele, bo tam około 1000 zł w ujęciu rocznym, ale zarobi, natomiast każdy inny już w tym przypadku straci. I takie było założenie. Natomiast chciałbym zwrócić Państwu uwagę na to, co już wspomniałem, że została dorzucona tak jakby do skali podatkowej składka zdrowotna. A więc jeżeli została dorzucona składka zdrowotna, to my w tym, przepraszam, co ja mówię, składka zdrowotna, do skali podatkowej została dorzucona ulga dla klasy średniej. I skoro została dorzucona ta ulga dla klasy średniej, to trochę ten próg opłacalności, czyli braku straty przy skali podatkowej nam się podniósł i on mniej więcej nam się podniósł do tego poziomu, który mamy również na umowie o pracę. Więc teraz wszyscy, którzy są na skali podatkowej i mają dochody brutto na poziomie tam 11 500 mniej więcej, drodzy Państwo, formalnie nie stracą na Polskim Ładzie, czyli wszystkie takie osoby będą płaciły obciążenia podatkowe albo niższe, albo takie same, jak płaciły do tej pory. Natomiast każdy, kto ma te dochody brutto powyżej 11,5 tysiąca złotych, to już widzicie Państwo na tej tabelce, straci. I to straci bardzo dużo, bo im wyższe te dochody będą, tym wyższe będzie strata nasza podatkowa. Dla przykładu, przy dochodzie brutto na poziomie około 30 tysięcy złotych, my rocznie stracimy blisko 20 tysięcy, czyli 2/3 naszego miesięcznego wynagrodzenia rocznie nam ucieknie tak naprawdę, jeżeli my będziemy, drodzy Państwo, na skali podatkowej według nowych zasad. To jest jedna rzecz. Co do skali podatkowej chciałem zwrócić uwagę natomiast na jeszcze kilka aspektów. Ten aspekt, który macie Państwo tu na dole, to ja już o nim mówiłem, czyli to jest aspekt, który mówi o tym, że dorzucona została składka, ta ulga dla klasy średniej, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz bardzo ważna, a mianowicie kwestia taka, że dotyczy to również osób na 50% kosztach uzyskania przychodu. To jest kwestia istotna, bo tutaj dyskusja nam się pojawiała. Natomiast trzecia rzecz, drodzy Państwo, bardzo istotna jest taka, a propos tej ulgi dla klasy średniej, jest to, że my musimy się w tym przedziale zmieścić. Czyli przedział, kiedy my możemy skorzystać z ulgi dla klasy średniej, to jest przedział między 68 a 133 tysiące rocznie, czyli między 5700 a tam 11100 miesięcznie. Natomiast jeżeli my w tym przedziale się nie łapiemy, czyli albo będziemy poniżej tego przedziału, albo będziemy powyżej tego przedziału, to my już z ulgi dla klasy średniej nie skorzystamy. Czyli nie ma tak, że do tego przedziału korzystamy, a potem nie, tylko w ogóle już z tej ulgi skorzystać nie będziemy mogli. Więc ta ulga wcale nie jest taka korzystna i dotyczy tylko ograniczonego, wybranego kręgu w tym zakresie osób. Natomiast wracając jeszcze do samej skali podatkowej, ja muszę bardzo wyraźnie podkreślić, i o tym już mówiłem, że ja nie świadczę dzisiaj usługi doradczej, tylko informuję o pewnych rozwiązaniach, dlatego, drodzy Państwo, że ja
w moich wyliczeniach nie uwzględniam wielu czynników, które w normalnej działalności się pojawiają i które trzeba brać pod uwagę. Czynników takich jak koszty podatkowe, czynników takich jak możliwe ulgi na dzieci, na wspólne rozliczenie z małżonkiem, czy czynników wreszcie takich jak nawet ulga na internet. Więc to, jeżeli ktoś będzie sobie liczył swoje obciążenie, jestem dzisiaj na skali, będę na skali w Polskim Ładzie i czy ja zyskam, czy ja stracę, to musi wziąć pod uwagę też te inne elementy, czyli te wszystkie ulgi i tak dalej i koszty swoje oczywiście, bo może się, drodzy Państwo, okazać, że ten próg opłacalności, próg wejścia w opłacalność na skali podatkowej będzie wyższy niż ten, który taki standardowo wynika z takiego podstawowego wyliczenia. Skala podatkowa ma jeszcze te plusy, takie, które weszły tymi nowymi przepisami, czyli ma plus taki, że oczywiście obejmuje kwotę wolną od podatku, obejmuje pierwszy próg podatkowy, ten podwyższony, więc tutaj są pewne takie korzyści jeszcze, które zresztą wynikają z tych poprzednich obliczeń, natomiast te korzyści, drodzy Państwo, są zjadane, jak Państwo wiecie, przez podwyższoną składkę zdrowotną i jak widzieliście, ulga dla klasy średniej nie zawsze i nie wszędzie może to zrekompensować. Tak? Dodatkowo, jeżeli miałbym powiedzieć jeszcze o minusach skali podatkowej, no to oczywiście jest drugi próg podatkowy, 32%, czyli ta najwyższa stawka podatkowa w Polsce i dodam, poza oczywiście dochodami z nieujawnionych źródeł, tutaj nie polecam. I jest pierwszy minus i drugi minus, który mamy, to jest oczywiście danina solidarnościowa, czyli jeżeli przekroczymy ten 1 000 000 zł dochodu, to jeszcze te 4% daniny solidarnościowej będziemy musieli zapłacić, więc efektywnie podatek wyniesie nam nie 32, a nawet 36% w tym zakresie. To jest pierwsza rzecz. Czyli widzimy skala podatkowa, czy można płacić niższe podatki? Można. Jak się zarabia znowu, tak jak przy umowie o pracę, mało. Jeżeli ma się zarabia więcej, powyżej te 11 tysięcy z haczkiem, to w tym przypadku na skali podatkowej w Polskim Ładzie stracimy, nawet uwzględniając kwotę wolną i nawet uwzględniając podwyższony pierwszy próg podatkowy. Idąc dalej, drodzy Państwo, kolejna grupa, kolejny przypadek to jest podatek liniowy, kolejny sposób, forma opodatkowania naszej działalności to jest podatek liniowy i przy tym podatku liniowym zwróćcie Państwo uwagę, też poglądowe wyliczenia, więc nie przywiązujmy wagi do stricte do miejsc po przecinku czy cyferek, ale spójrzmy jak to będzie wyglądało. Tutaj chciałem zwrócić Państwu uwagę, że przy podatku liniowym już tych preferencji takich dodatkowych przewidzianych nową ustawą nie mamy, a mamy jedynie minusy i ten minus, który mamy w tym przypadku, to jest minus dotyczący oczywiście podwyższenia tej składki zdrowotnej. Co prawda nie 9%, a 4,9%, ale i tak ta składka jest podwyższana. A skoro ona jest podwyższana, to my na tym będziemy tracić. I tu, jak na tym wyliczeniu Państwo zobaczycie, przy skali, przy podatku liniowym, już niezależnie od tego, jakiej wysokości my dochody osiągamy, w każdym przypadku poniesiemy stratę. Im więcej tych dochodów mamy, tym ta strata będzie oczywiście co do zasady wyższa. W tych największych wartościach, to zaraz Państwu pokażę tak porównawczo, bardziej się opłaca liniowy niż skala, tak? A przy tych mniejszych bardziej się opłaca skala niż liniowy. Natomiast w przypadku podatku liniowego generalnie konkluzja jest taka, że wszyscy, drodzy Państwo, stracimy na podatku liniowym, nikt na tym podatku liniowym nowym nie zyska. Natomiast jeżeli miałbym doszukiwać się jakichś plusów podatku liniowego, no to takie dwa mógłbym wynaleźć. No teraz jest oczywiście, dzisiaj jest więcej, wszyscy, dużo firm, dużo przedsiębiorców korzysta z tego liniowego, natomiast jeżeli ja bym miał się doszukiwać plusów, to bym dwa takie znalazł. Po pierwsze koszty podatkowe, podkreślam jeszcze raz, moje wyliczenia zakładają takie czyste kwoty bez kosztów, więc jeżeli jest na przykład przedsiębiorca, który ma bardzo duże przychody, ale też bardzo duże koszty i tą marżowość ma niewielką, no to ten próg wejścia i próg ryzyka nawet przy tej podwyższonej składce zdrowotnej nie będzie taki, może nie być taki bardzo bolesny. To jest jeden plus, który mamy. Drugi plus, który mógłbym znaleźć w podatku liniowego, no to jest oczywiście jedna stawka, czyli to 19% plus 4,9 teraz, bez żadnych dodatkowych, drodzy Państwo, tam skali do dorzucania dodatkowych stawek i tak dalej. No bardzo wiele osób, wiele podmiotów dzisiaj no, połasiło się i korzysta, łącznie ze mną na przykład z tej podatku liniowego, bo jest to taka forma najprostsza z uwagi właśnie na tą jedną stawkę. Natomiast oczywiście podatek liniowy ma swoje minusy. Minusów jest bardzo dużo. Po pierwsze, brak możliwości skorzystania z różnego rodzaju ulg, jak rozliczenie z małżonkiem, ulga dla klasy średniej, ulga dla dzieci, brak, drodzy Państwo, daniny, brak kwoty wolnej od podatku, brak dodatkowo danina solidarnościowa również, tak? Więc bardzo dużo, niestety, jak spojrzymy na liniówkę, to liczba minusów bardzo mocno przewyższa nam w tym momencie liczbę plusów, które mamy. Czyli
Odpowiedź na pytanie, tak jeden, ja będę tym wątkiem przewodnim się tak jakby kierował z tytułu webinaru, czy możemy płacić niższe podatki stricte na liniówce w Polskim Ładzie? W mojej ocenie nie ma takiej fizycznej, drodzy Państwo, możliwości. No i teraz to, co obiecałem, czyli jeszcze takie króciutkie porównanie podatku liniowego i skali podatkowej. Macie Państwo na tych samych cyferkach przynięte, czyli dochód brutto 5, 8, 12, 13, 15 i 20 tysięcy. I jak sobie zobaczymy to porównanie, obecne przepisy versus Polski Ład, to dochodzimy do wniosku takiego. Jeżeli ktoś zarabia mniej więcej do tam 12, 13 tysięcy złotych brutto, to w Nowym Ładzie bardziej będzie mu się opłacała skala podatkowa niż ryczałt w tym przypadku. Natomiast każdy, kto zarabia już powyżej tych 12 tysięcy, około 13 tysięcy brutto i więcej, bardziej będzie mu się opłacał ryczałt niż skala podatkowa. Dlaczego skala podatkowa w tym miejscu bardziej się opłaca? No bo mamy kwotę wolną, no bo mamy ten wyższy pierwszy próg podatkowy i mamy ulgę dla drugi próg podatkowy i mamy ulgę dla klasy średniej, więc tu jest korzystny. Natomiast wszystko to, już nam ulga dla klasy średniej, drugi próg podatkowy już nas za bardzo nie interesują przy tej wyższej wartości naszych dochodów. Więc jeżeli jest wyższa wartość dochodów, to tutaj decydującą rolę zaczyna grać to, że tutaj mamy przy skali 9% składkę zdrowotną, a tu mamy 4,9% i tu zaczyna nam się opłacać ryczałt. Czyli w zależności od tego, czy zarabiamy mniej czy więcej, może być ryczałt albo skala dla nas korzystniejsza. Natomiast, drodzy Państwo, to jest takie wybieranie pomiędzy złym a gorszym. Tak? Ja kiedyś takiego porównania użyłem, może ono nie jest zbytnio ładne i piękne, ale to jest takie pytanie, czy co lepiej uciąć, rękę czy nogę, prawda, w tym zakresie i to trochę w tym kierunku niestety idziemy, tak, czyli wybieranie pomiędzy mniejszym złem. Ja bym nie chciał wybierać pomiędzy mniejszym złem, a chciałbym wybierać samo dobro tak naprawdę i o tym zaraz sobie powiemy, jakie są inne opcje poza tymi, które tutaj mamy rozważone. Natomiast zanim do tego przejdziemy, jeszcze jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, to gdzieś umyka tam takim, czy to wiadomość i świadomość tego mamy, ale gdzieś to tam wszystkim tak przemyka, a mianowicie chciałem zwrócić uwagę, że to jeszcze kolejnym rozwiązaniem, które zostało dorzucane do składki zdrowotnej, to jest opodatkowanie menadżerów, czy członków zarządu na podstawie powołania. I tutaj też została, drodzy Państwo, 9% składka zdrowotna dorzucona. I tutaj slajd, który Państwo widzicie, to jest taki wyciąg, już ja te wyciągi będę teraz tam sobie takie robocze obliczenia porobiłem, natomiast dalej będziecie Państwo też widzieć wyciągi. My przygotowaliśmy już taki mega obszerny, no chyba wszystko obejmuje, co się da. Kalkulator Polskiego Ładu z komandytowo-akcyjną, z estońskim i tak dalej. I to, co Państwo tu będziecie widać, też tak widzieć teraz, to są takie skrócone wyciągi z tego naszego kalkulatora. Jak wygląda, jak to może być policzone na poszczególnych przypadkach. No i tu jest pierwszy z tych wyciągów, to dotyczy właśnie członka zarządu na powołaniu. Członka zarządu, który rocznie ma dochód brutto 240 tysięcy. I dzisiaj, jak on ma 240 tysięcy, przypominam, jest nieoskładkowany, to tak naprawdę płaci PIT-a i w kieszeni mu zostaje 173 tysiące. Ale taki sam członek zarządu, który, drodzy Państwo, w Nowym Polskim Ładzie będzie miał 240 tysięcy, ale dojdzie mu składka zdrowotna, to jemu w kieszeni już nie zostaje 173 tysiące, tylko 152 tysiące. Taki członek zarządu rocznie 20 tysięcy traci. Czyli tutaj jak ma 240 tysięcy rocznie, to zakładamy, że 20 tysięcy miesięcznie zarabia, więc ponad jednomiesięczne wynagrodzenie straci taki członek zarządu na Polskim Ładzie. To są fatalne wiadomości i tutaj też duży wykrzyknik stawiam duży ukłon do tego, o czym zaraz będę mówił, że jeżeli mamy członków zarządu na powołaniu, no to te składki zdrowotne wcale takie korzystne, co do zasady mogą się okazać, że nie będą. Tak? Oczywiście w porównaniu do skali i tak mogą być korzystne przy wyższych dochodach, natomiast tutaj też podkreślam, ta składka zdrowotna nam się zwiększyła. No dobra, drodzy Państwo, i teraz to był pierwsza rzecz, czyli tak ogólnie, jeszcze o ryczałcie zaraz powiem, natomiast pierwsza rzecz ogólnie, czyli odpowiedź na pytanie, jak to źle teraz w Polskim Ładzie jest. Druga część natomiast, no to już będzie dotyczyła tego, co można przemyśleć, jakie mamy możliwe rozwiązania na rok 2022. I tutaj ja ostatnio takie nagranie też zrobiłem gdzieś tam na moje social media, ale to jeszcze na webinarze bardzo wyraźnie Państwu podkreślę, że teraz ja będę mówił o tym, co, jakie są opcje, jak to wyliczyć, jak to będzie wyglądało, natomiast zanim o tym powiem, to bardzo wyraźnie podkreślę. Każdy, kto chce rzetelnie, dobrze podejść do Polskiego Ładu, każdy, kto chce rzetelnie, dobrze ocenić, jakie będą moje obciążenia podatkowe na rok 2022 i czy ja mam coś zmieniać, musi zrobić sobie indywidualną kalkulację. Czyli musi zobaczyć, co ja mam teraz, jakie podatki płacę teraz, jaką mam prognozę na kolejny rok, ile podatków, jakbym został na tym, co jestem, będę płacił w przyszłym roku, a potem mogę dopasować to do
do kolejnych, tak jak do możliwych rozwiązań i odpowiedzieć sobie na pytanie, co mi się bardziej opłaci, a co nie. Bo chciałem zwrócić Państwu bardzo wyraźnie uwagę na to, że to nie jest tak, że każdemu się opłaca coś zmieniać, prawda? Jak widzieliście nawet na skali czy na podatku liniowym może nie, może na skali, na przykładzie skali powiem, że to jest tak, że niekiedy no nie warto będzie coś zmieniać, bo albo ja trochę nawet będę zyskiwał, albo będę na zero i jakieś restrukturyzacje, niepotrzebne ruchy nerwowe wcale mogą nie być dla mnie pomocne. Szczególnie mówię tutaj o osobach, których dochody sięgają tam powiedzmy tych 11-12 tysięcy brutto miesięcznie. Przy takich osobach naprawdę jakieś bardzo potężne i daleko idące zmiany nie mają większego sensu. Im ktoś więcej zarabia, im ma większe te wartości, tym faktycznie ta restrukturyzacja może być dla niego bardziej korzystna, dobra i zasadna tak naprawdę, ale to każdy indywidualnie musi sobie prześledzić. I nie dla każdego to samo rozwiązanie będzie tak naprawdę dobre i będzie to rozwiązanie korzystne. Także indywidualnie podchodzimy do tematu, patrzymy na to, czy w ogóle nam się to opłaci. Bo tutaj już ja mówię, jak sobie czytamy, przeglądamy internet, czy rozmawiamy z różnymi osobami, to już wszyscy spółki z o.o. zakładają, albo wszyscy na ryczałt przechodzą i takie różne pomysły są gdzieś tam kreowane. Ja tych pomysłów nie krytykuję, ja powiem więcej, ja o tych pomysłach zaraz będę Państwu też mówił. Ale zanim powiem o tych pomysłach, to powiem, przemyślmy to dobrze, bo się okaże, że to założenie spółki z o.o. spowoduje, że ja zarobię rocznie 2000 zł, a formalności, pełna księgowość i tak dalej spowodują, że te 2000 zł zostanie w pełni skonsumowane. Więc musi być to przemyślana, dobra, mądra i świadoma, drodzy Państwo, decyzja. No dobra, ale jakie te opcje mamy tak naprawdę na ten rok 2022? O czym ja będę mówił teraz? Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, spółka z o.o., spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna, o czym często się zapomina, połączenie kilku rodzajów działalności, karta podatkowa i spółki zagraniczne. Mega dużo opcji, więc ja tych opcjach też Państwo wybaczcie, ale mamy webinar, więc nie będę wszystkich smaczków zdradzał. Natomiast powiem sporo o tych opcjach, pokażę Państwu takie podstawowe wyliczenia. Więcej o tych opcjach, po pierwsze, będę mówił troszeczkę na szkoleniu, które mamy zaplanowane już 12 października. No i więcej o tych opcjach będę mówił w trakcie świadczenia usług doradztwa podatkowego, gdzie my dla naszych klientów, mam nadzieję również dla Państwa, świadczymy już usługę, która polega na przygotowaniu koncepcji rozwiązań na rok 2022 już na konkretnych danych klienta, a nie na jakichś danych ogólnych. No dobra, ale idziemy, drodzy Państwo, po kolei. Pierwsza rzecz, o której rozmawiamy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. I tutaj chciałem zwrócić uwagę, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest ciekawą formą wyboru opodatkowania. No, ciekawą dlatego, że po pierwsze płacimy podatek od przychodu, a nie od dochodu, tak? Czyli koszty nas w ogóle nie interesują. Więc każdy podmiot, który ma wysokie przychody, a małe koszty, czyli płaci realnie ten podatek tak naprawdę w dużej mierze od przychodu, no ryczałt na pewno jest dla niego opcją ciekawą. Jest na pewno opcją ciekawą. Kosztów nie ma, ale po pierwsze, płacę od przychodu, mam prostsze rozliczenia. Po drugie, co szalenie istotne w tym przypadku, tak naprawdę mam niższe stawki podatkowe, o czym zaraz będę Państwu mówił. Dodatkową zaletą ryczałtu, która pojawiła nam się w tym roku, jest zaleta taka, że ten próg wejścia do ryczałtu jest dużo wyższy, tak? Teraz, żeby wejść do ryczałtu, czy żeby być opodatkowanym ryczałtem, moje przychody nie mogą przekraczać 2 milionów euro, czyli blisko 9 milionów złotych. Czyli każdy przedsiębiorca, który ma przychody do 9 milionów złotych, może formę ryczałtową wybrać. To jest dobra, duża wartość, duża korzyść, która została w ostatnim czasie zmieniona. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, drodzy Państwo, mamy te stawki ryczałtu, które, jak Państwo sobie zobaczycie, są niższe niż te stawki podstawowe opodatkowania, czy to na skali, czy to na podatku liniowym. Ja tu zwrócę uwagę na trzy takie stawki może. 8,5%, mega ciekawa stawka, bo ona nam się kojarzy z wynajmem co do zasady nieruchomości, czy generalnie z wynajmem. Natomiast ta stawka 8,5% też dotyczy działalności usługowej, w tym działalności związanej z pośrednictwem biznesowym, z pośrednictwem gospodarczym. A więc, drodzy Państwo, w tym przypadku, na przykład ze stawki 8,5%, jestem sobie w stanie wyobrazić, że mogą korzystać przedstawiciele handlowi. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że mogą jacyś doradcy czy pośrednicy zarządu korzystać. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Mamy stawkę 15%, która notabene teraz zostanie obniżona do 12%, między innymi dla usług IT. Więc tu przy usługach IT też ten podatek będzie stosunkowo niski 12%. Mamy stawkę 17% dla wolnych zawodów, która w niektórych okolicznościach będzie, drodzy Państwo, stawką 14%, tak? Czyli dla niektórych wolnych zawodów ta stawka z 17 zejdzie nam na 14. Natomiast ci, którzy nawet zostaną na 17%, tu jest bardzo łatwy myk, żeby weszli na procent
15, nie na 12, ale na 15, tak? Bo to jest też dla wolnych zawodów jest możliwe stosowanie stawki 15%. Więc ja już mam lepiej. Ja wolę stosować stawkę 15% w tym zakresie niż stawkę 19% nawet na liniówce, jeszcze biorąc pod uwagę ryczałt, o którym zaraz będę Państwu mówił. Mamy też stawkę oczywiście 3% na przykład dla gastronomii. Więc jest bardzo ciekawy paleta tych stawek na ryczałcie. Oczywiście podkreślam to jeszcze raz, każdy z nas musi sobie sam indywidualnie ocenić, jaką ja działalność prowadzę, co mogę ewentualnie w tej działalności zmienić, w którą stawkę wtedy ryczałtową wejdę. Natomiast te stawki ryczałtowe wyglądają naprawdę obiecująco. Jak my robimy takie modele finansowe dla naszych klientów, to powiem Państwu, że duża część z nich odnajduje się w ryczałcie i odnajduje się często w tej stawce takiej, która jest dużo korzystniejsza niż tą, którą mieli do tej pory. Natomiast oczywiście, drodzy Państwo, ryczałt też jest obarczony, czy też jest dotknięty tak jakby tym nieszczęsnym, drodzy Państwo, jest dotknięty tym nieszczęsnym przepisami dotyczącymi składki zdrowotnej w Polskim Ładzie. I zwróćcie Państwo tutaj uwagę, mamy też nowe zasady wyliczania tej składki. Ja już Państwu mówiłem, że ona tam będzie liczona w zależności od przychodów, tam 60 tysięcy, 300 tysięcy i ponad 300 tysięcy i będzie odnoszona do przeciętnego wynagrodzenia. Czyli mówiąc w największym skrócie, ta składka zdrowotna będzie wyglądać tak, do 60 tysięcy przychody roczne, 307 zł mniej więcej. Powyżej 60, a do 300 około 509, tam 511 zł. Powyżej 300, 920 zł miesięcznie. No i to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ta składka oczywiście nie będzie, drodzy Państwo, odliczana od podatku. Więc dotychczas, w 2021 roku, my mieliśmy tą składkę standardową 381 zł i ona była odliczana od podatku, więc realny koszt tej składki rocznie to wynosił 636 zł, przepraszam. Natomiast teraz będzie ta składka wyższa bądź podobna do tej, co była, bez odliczenia od podatku, więc realny koszt tej składki, tej powiedzmy najniższej, to będzie około 3600, tej średniej około 600, a tej najwyższej będzie około 11040. Więc ryczałt, pomimo że będzie dla wielu z nas opłacalną formą prowadzenia działalności w roku 2022, to i tak będzie mniej opłacalny niż był co do zasady dotychczas. I to jest jedna rzecz, którą chciałem Państwu wskazać. Druga rzecz, no to już pokażę te konkretne wyliczenia. Pierwszy przykład, drodzy Państwo, ryczałt 8,5%, czyli ten najmowy, ale też dotyczący, mówię na przykład pośrednictwa biznesowego. Podkreślam, bardzo ciekawe rozwiązanie. Tutaj, drodzy Państwo, zwróćcie uwagę, mamy stawkę 8,5%, mamy dochody, przychód roczny na poziomie 240 tysięcy. Przy przychodzie rocznym na poziomie 240 tysięcy przy takim ryczałcie, dzisiaj w 2021 podatnikowi w kieszeni zostaje aż 207 tysięcy. Natomiast jeżeli te przepisy się zmienią, znaczy one się zmienią, jeżeli wejdzie ta składka zdrowotna, wejdą te nowe zasady, to takiemu podatnikowi z tych 240 tysięcy zostanie w kieszeni około 202 tysiące. Co to znaczy? 5 tysięcy on i tak będzie miał mniej niż ma dotychczas na ryczałcie, ale i tak, co zaraz Państwu pokażę, będzie miał więcej niż to samo by robił na skali, czy to samo by robił na podatku liniowym. To jest pierwszy przykład. Drugi przykład, drodzy Państwo, dotyczy oszukaństwa, które następuje w Polskim Ładzie, a mianowicie Polski Ład przewiduje dwie rzeczy. Jedną, o której wspomniałem, czy obie, o których wspomniałem, tak? Czyli z jednej strony obniżenie, podwyższenie składki zdrowotnej, ale z drugiej strony, o czym głośniej się mówi, obniżenie niektórych stawek ryczałtu. I tak na przykład dla informatyka stawka ryczałtu z 15%, zobaczcie Państwo, jest obniżana do 12%. Więc jak można to powiedzieć? Obniżane są podatki. Świetnie. Tylko trzeba zwrócić uwagę na to, że ta obniżka podatków jest połączona jednocześnie co ze wzrostem tej składki zdrowotnej. I do czego to się sprowadza? Jeżeli mam informatyka na 15% stawce ryczałtu, który ma przychód roczny na poziomie 180 tysięcy złotych, czyli 15 tysięcy złotych miesięcznie, to taki informatyk dzisiaj przy 15% stawce podatku ma w kieszeni 142 tysiące, a po zmianach będzie miał w kieszeni 141 tysięcy z hakiem. Więc on niedużo, ale również na obniżce podatku, uwaga drodzy Państwo, straci. To jest niesamowita historia, jak stracić na obniżce podatku. Pierwsza. Natomiast oczywiście są przypadki, i tutaj też Państwu taki przypadek wyliczyłem, że można zyskać, czyli na przykład ten sam informatyk, którego mamy, ale on już nie zarabia 15 tysięcy złotych, tylko on zarabia 25 tysięcy złotych, czyli ma przychody roczne w wysokości 300 tysięcy, czyli mieści się jeszcze w tej średniej stawce ryczałtowej, nie 900, a 500, to taki informatyk zyska na tej zmianie.
bo on w tym momencie z tych 300 tysięcy przy stawce 15% ma w kieszeni 244 tysiące, a po nowych przepisach będzie miał 247. Więc wszyscy, którzy zarabiają do tego górnego, przy górnym poziomie tego drugiego progu składki zdrowotnej i mają obniżoną stawkę podatkową, to czy wolne zawody, czy informatycy mogą, drodzy Państwo, na tym zyskać. Natomiast to wąska grupa osób, ale tutaj faktycznie jakiś plus pokazujemy, więc wracając do motywu przewodniego naszego dzisiejszego szkolenia, jak płacić niższe podatki, to pokazuję Państwu, na przykład takie osoby w Polskim Ładzie, pomimo nowej składki zdrowotnej, zapłacą podatki jednak mimo wszystko w tym zakresie niższe. Odnośnie samego ryczałtu, to chciałem jeszcze Państwu powiedzieć, oczywiście ma on swoje plusy, tak jak już mówiłem, niższe stawki podatkowe, to jest pierwsza rzecz na pewno, po drugie ten limit wysoki 2 miliony euro, czyli do 9 milionów przychodów można uzyskiwać, żeby w tym ryczałcie być i po trzecie, bardzo ważne, nie ma daniny solidarnościowej, która występuje nam, przypominam, przy skali i przy podatku liniowym. Minusy, oczywiście brak kosztów podatkowych, czyli jak ktoś ma działalność taką, że ma duże przychody, a duże koszty, to może mu się ryczałt w ogóle nie opłacać. Brak oczywiście możliwości korzystania z ulg podatkowych, brak możliwości rozliczenia z małżonkiem i tu już nawet nie dopisywałem, bo to jest oczywiste, brak, drodzy Państwo, ulgi dla klasy średniej. No i teraz co wypadałoby jeszcze zrobić, jak już powiedziałem o skali, o ryczałcie, powiedziałem o skali i o liniowym i powiedziałem, że jedną z opcji, na którą możemy przejść jest ryczałt, no to jeszcze warto by zrobić takie porównanie wszystkich tych czterech rodzajów działalności i tutaj ja zrobiłem, drodzy Państwo, porównanie takie, że mamy skalę, mamy podatek liniowy, mamy ryczałt na 8,5 i ryczałt na 14. No, takie sobie wybrałem wartości przykładowe, bo na przykładzie jednego z naszych klientów, nie ukrywam, takie opcje, które były rozważane i zwróćcie Państwo uwagę tutaj, że założenie mamy takie, wszędzie są te same wartości dochodu, tam od 5 do 30 tysięcy złotych i założenie jest takie, jeżeli ktoś zarabia najmniej, czyli mniej więcej do 8 tysięcy złotych, do 11 tak naprawdę, to najbardziej mu się formalnie będzie opłacała skala podatkowa. Jeżeli już zarabia więcej, to w tym przypadku już najbardziej mu się opłaca co do zasady ryczałt, tak? Bo ten ryczałt w tym przypadku, te wartości, czy nawet czy 8% to jest jasne, ale nawet ten 14% poprezentuje nam niższą wartość obciążeń publiczno-prawnych. Natomiast oczywiście, jeżeli ja bym to założenie nie robił na suchych liczbach, tylko ja bym dorzucił na przykład koszty podatkowe, duże, potężne koszty podatkowe, to mogłoby się okazać, że na przykład ryczałt nam się tutaj jeszcze nie opłaca, bo tutaj nam się może opłacać podatek na przykład liniowy. Ale w takim ujęciu ogólnym, zakładając, że nie mam kosztów, no to najbardziej ryczałt. Zakładając, że mam koszty, to pewnie albo ryczałt, albo podatek liniowy, na pewno nie skala podatkowa. Ale w 90% raczej ryczałt i tak będzie, drodzy Państwo, najbardziej w tym przypadku opłacalny. No dobra, to jest pierwsza rzecz, czyli pierwsze możliwe rozwiązanie to jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, niskie stawki, duży próg wejścia, jak ktoś nie ma kosztów, warto przemyśleć. Drugie rozwiązanie, o którym wspomniałem, że będę mówił, to jest, drodzy Państwo, spółka ZO. I tutaj wszyscy głośno teraz trąbią na rynku, doradcy, jacyś tam różni eksperci, że tak, idziemy, zakładamy spółki ZO. No oczywiście jest to, drodzy Państwo, rozwiązanie ciekawe i jest to rozwiązanie niezłe. Z tą spółką ZO można taką spółkę ZO sobie założyć, bo taka spółka ZO, po pierwsze już abstrahując od podatków, ale ogranicza naszą odpowiedzialność co do zasady, czy nawet jak my jesteśmy w zarządzie, to tej naszej odpowiedzialności dojść może być trudno. Natomiast ta spółka ZO ma też swoje oczywiście niewątpliwe plusem jest to, że taka spółka ZO może korzystać z obniżonej stawki podatku CIT 9%. Taka spółka ZO może korzystać z rozwiązania CIT-u estońskiego. Jeżeli ta spółka ZO ma co najmniej dwóch wspólników, to może być bez oskładkowania. Jeżeli, drodzy Państwo, i wreszcie dywidendy ze spółki ZO są bez daniny solidarnościowej, więc jest jakiś tam cały pakiet plusów, które ta spółka ZO nam przewiduje. Natomiast są też oczywiście minusy spółki ZO, takie jak duży formalizm, pełne księgi i tak dalej, albo wreszcie brak możliwości swobodnego korzystania z kapitału. Czyli mówiąc w skrócie, że ja mam działalność gospodarczą, no to ja te pieniążki traktuję często firmowe i prywatne jak jedną całość. Jeżeli mam spółkę ZO, no to nie mogę swobodnie z tych środków korzystać, no tylko muszę w jakiś sposób te środki formalną drogą z tej spółki wypłacić. Jakie to są sposoby, to tego jest bardzo dużo, to nie temat na odrębne szkolenie. Natomiast zwracam Państwu uwagę, że tutaj no, zazwyczaj często się tak zdarzy, że będzie ta wypłata z tej spółki w formie dywidendy. A skoro wypłata będzie w formie dywidendy, no to będzie podwójne opodatkowanie, czyli raz na etapie spółki, raz na etapie wspólnika w momencie wypłaty
dywidendy. Zanim przekażę, pokażę Państwu konkretne liczby dotyczące spółki z o.o., chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na trzy aspekty, które tutaj są dla nas bardzo istotne i które trzeba brać pod uwagę, zastanawiając się, czy rozważając, czy ta spółka z o.o. jest dla mnie dobrym pomysłem. Po pierwsze, drodzy Państwo, jeżeli ja prowadzę dzisiaj działalność gospodarczą i ja chcę przejść na spółkę z o.o., to przekształcenie w jednoosobowej działalności w tą spółkę z o.o. nie będzie co do zasady najlepszym pomysłem. Dlaczego? Bo po przekształceniu ta spółka i tak nie będzie mogła z 9% stawki podatku CIT korzystać. Tak samo, jeżeli ja przeniosę składniki majątkowe z mojej działalności aportem o wartości powyżej 10 tysięcy euro. Czyli tutaj jest taka blokada w przepisach przewidziana, która mówi nam w skrócie rzecz biorąc o tym, że nie możesz łatwo przenieść całego biznesu do spółki z o.o., przekształcając czy wnosząc aport i stosować preferencyjną stawkę. Więc tutaj, jeżeli ktoś myśli o spółce z o.o., to raczej powinien, drodzy Państwo, pomyśleć o założeniu spółki z o.o. i przenoszeniu składników majątku w jakimś mądrym, rozsądnym trybie, prawda, czy leasingu finansowym nawet, niż, drodzy Państwo, aporcie czy przekształcanie się w taką spółkę z o.o. Dodatkowo musi ta osoba pamiętać, że też ta 9% CIT będzie tylko w limicie 2 milionów euro, czyli w limicie tego małego podatnika, czyli tam około 9 milionów złotych. Dodatkowo, bardzo ważna uwaga, i to już było podnoszone i zakładam, że to będzie teraz takie oręże ZUS-u czy organów podatkowych do podatników, to jest to, drodzy Państwo, że ja wspomniałem tutaj, że spółka z o.o., jak ma co najmniej dwóch wspólników, to jest możliwy brak oskładkowania. Tak, jak jest jeden wspólnik, to jest oskładkowanie, jak jest dwóch wspólników, to nie ma. Natomiast w praktyce podnosi się, że żeby tego oskładkowania nie było, to ci wspólnicy muszą mieć jakąś, no nie mówię, że określoną dokładnie, ale w jakąś sensowną ilość udziałów. Więc jeżeli mam wspólnika, który ma 1% tylko udziałów, to już jest ryzyko takie, że zostanie uznane, że to jest ukryta umowa o pracę, ukryta jednoosobowa tak jakby spółka i to oskładkowanie będzie. Więc zwróćcie Państwo uwagę, jak składajcie spółkę z o.o., to co najmniej dwóch wspólników i ten drugi wspólnik, no tam jakieś blisko 10% udziałów powinien raczej posiadać. Jeżeli posiada mniej, to jest ryzyko, że i tak będziemy z tej spółki z o.o. oskładkowani. Natomiast jak wygląda opodatkowanie spółki z o.o., drodzy Państwo, w takim ujęciu bym powiedział podstawowym, zwróćcie uwagę, ono wcale takie korzystne nie jest. No mamy taki przykład też z tego naszego kalkulatora, spółka z o.o. ma przychód na poziomie 1 000 000 zł, koszty 800 tysięcy, wynik 200 tysięcy. Za spółka nawet będąc na małym CIT-cie, z tego wyniku już 18 tysięcy, drodzy Państwo, CIT-u płaci. I tak było wcześniej i tak jest na dzień dzisiejszy. Do tego reszta jest wypłacana w formie dywidendy, więc wspólnik musi od tej dywidendy zapłacić podatek jaki? 19 w tym przypadku procent, więc wychodzi tego podatku tam 34 tysiące i dochodzimy, drodzy Państwo, do wniosku, że z takiej spółki z o.o. mamy podatek jeden, podatek drugi, więc wyciek tak zwany podatkowy realny jest około 52 tysiące, więc efektywna stawka podatku to jest 26%. Więc w takim ujęciu podstawowym wcale ta spółka taka super opłacalna dla nas w tym przypadku, drodzy Państwo, nie będzie. No nie będzie opłacalna dlatego, że mamy podwójne opodatkowanie. Oczywiście, jeżeli my chcemy pieniądze inwestować, zostawiać, nie wypłacać sobie w formie dywidendy i chcemy zostawić je same w tej spółce, no to tak, jak najbardziej. No to będzie tylko tutaj 9% CIT-u na wypłacie dywidendy i to może nam się opłacić. Jeżeli chcemy te w taki prosty sposób te pieniądze z tej spółki wypłacić, no to już to takie korzystne co do zasady nie będzie. I to jest ten układ podstawowy. Natomiast zakładam, że nikt nie przyszedł tutaj, żeby dyskutować o tym, co jak jest w ujęciu podstawowym opodatkowana spółka z o.o., bo to raczej wszyscy wiemy, abyśmy oczekiwali jakiegoś rozwiązania, które mogłoby nam pozwolić obniżyć to obciążenie podatkowe. I tutaj chciałem zwrócić Państwu uwagę na jeden z wielu modeli, ale taki podstawowy model, o którym możemy sobie porozmawiać, czyli założenie spółki z o.o. i wybór modelu CIT-u estońskiego. Tutaj przypomnę, ten CIT estoński ma zostać w Polskim Ładzie też uproszczony, złagodzony, więc naprawdę będzie dobrą opcją korzystanie z CIT-u estońskiego, czyli formalnie z rozwiązania takiego, które przewiduje, że ja mam spółkę, żeby te pieniądze pomnażać, inwestować, a nie wypłacać. Natomiast wypłacać również mogę i mam tam też przy tych wypłatach określone ulgi podatkowe. I tu chciałem zwrócić Państwu uwagę, że założenie jest takie, że jeżeli ja mam spółkę na CIT-cie estońskim i jest ona małym podatnikiem, to przy tym CIT-cie estońskim podatek wynosi 10%. Podatek CIT wynosi 10%. Dodatkowo, jeżeli jest wypłata na rzecz wspólnika, to wspólnik płaci PIT, ale ten PIT jest redukowany tam o 90% tego, co zapłaciła spółka. I zwróćcie Państwo uwagę, jakby to wyglądało. Mam spółkę, przychody 3 miliony, koszty 2 miliony, wynik na poziomie 1 000 000 zł. CIT płacimy ile? 10%, czyli 100 tysięcy, czyli 900 tysięcy złotych idzie do dywidendy.
Od dywidendy płacimy formalnie PIT-u 171 tysięcy, ale mamy tą redukcję PIT-u, drodzy Państwo, o której mówiłem, czyli 90% tego, co zapłaciła spółka, czyli ostateczny PIT nam wychodzi 81 tysięcy. Wyciek podatkowy, czyli podatek od spółki i podatek od wspólnika, to jest razem 181 tysięcy, a jeżeli zestawimy to z wartością kasy, którą dostałem, no bo dostałem realnie 1 000 000 zł w tym przypadku, tak blisko, to drodzy Państwo, realna, efektywna stawka podatkowa 18,10%. I tu wchodzimy w ciekawe rozwiązanie. Tak? Zwróćcie Państwo uwagę, jestem dzisiaj przedsiębiorcą na liniówce, płacę 19%. Jak wejdę w Polski Ład, będę płacił 23,9%. Ale jak założę spółkę z o.o., która będzie na modelu estońskim, to przy podobnych wynikach efektywna stawka podatkowa wynosi 18,1%. I to jest super dobre rozwiązanie, jedno z wielu oczywiście na tapecie, ale tutaj możemy, mogę z całą świadomością i odpowiedzialnością Państwu powiedzieć, jeżeli mówimy o temacie, jak płacić niższe podatki po Polskim Ładzie, to na przykład tak, nie? To jest jedna rzecz. Dalej, drodzy Państwo, idziemy jeszcze do spółki z o.o. wrócę za chwilę, ale na razie mówię taka spółka z o.o. w ujęciu ogólnym, czy spółka z o.o. z jakimś dołożonym rozwiązaniem, na przykład CIT-em estońskim. Idąc dalej, zwróćcie Państwo uwagę, mamy też spółkę komandytową. Ostatnio takie głosy się pojawiły, czy te spółki komandytowe to nie będą nam się przypadkiem opłacały, bo teraz stały się podatnikami CIT-u, więc było mało korzystnie, ale w związku z tym, że idzie Polski Ład, jest podnoszona składka zdrowotna, to może ta spółka komandytowa mi się w jakiś sposób jeszcze opłaci. No i chciałem zwrócić Państwu uwagę, jak to wygląda. Generalnie założenie jest takie, że przy spółce komandytowej dzisiaj, już nie wdaję się w szczegóły, tak, realne obciążenie, po stronie komplementariusza już mówię, czyli tego podmiotu, który ma też tą obniżkę na wypłacie dywidendy, realne obciążenie, efektywna stawka podatkowa jest jakieś 23,5%, tak? Bo ma podatek, ma oskładkowanie. Prawda? W przypadku nowego Polskiego Ładu obciążenie, efektywna stawka podatkowa u komplementariusza, o takim podmiocie to mówimy, o komandytariusza jeszcze gorzej, więc mówię tylko o komplementariuszu, efektywna stawka podatkowa będzie wynosiła 25,69, czyli mniej więcej taka dość wysoka, wyższa niż na skali, zbliżona do takiego typowego podejścia do spółki z o.o. Dlaczego tak się stanie? Dlatego, że drodzy Państwo, zostanie wprowadzona składka zdrowotna 9%, tutaj akurat nie jakaś liczona dochodowo, ale od przeciętnego wynagrodzenia, czyli około 500 zł. Ta składka zdrowotna spowoduje, że ta efektywna stawka podatkowa nam się tutaj w tym przypadku zwiększy, więc ta spółka komandytowa no jest rozwiązaniem, które może być ok, jak ja ze skali przejdę na spółkę komandytową, to zapłacę niższe podatki, ale tu szału nie będzie, niemniej jednak pokazuję Państwu, że takie rozwiązanie jest na tapecie. Co ważne przy spółce komandytowej, dla mnie osobiście jest to przy wyższych dochodach, że nie ma daniny solidarnościowej przy spółce komandytowej, tak? Przy wypłatach ze spółki komandytowej. Kiedyś była, teraz to są dochody z kapitałów pieniężnych, więc nie ma daniny solidarnościowej. Natomiast obok spółki komandytowej ja chciałbym zwrócić Państwu uwagę na jeszcze jedno rozwiązanie, o którym bardzo często się zapomina. Wszyscy już myślą, że to jest taki byt umarły, nie? A mianowicie chodzi mi o spółkę, drodzy Państwo, komandytowo akcyjną. Spółkę komandytowo-akcyjną, która w 2014 roku stała się podatnikiem CIT-u i wszyscy odeszli od tych spółek komandytowo-akcyjnych. Ale chciałem zwrócić Państwu uwagę, że jeżeli my mamy spółkę komandytowo-akcyjną, to ta spółka może być na 9% CIT-ie, więc może płacić niski CIT. Ta spółka może wypłacać dywidendy swoim wspólnikom. Tu mówimy przede wszystkim o komplementariuszom. Ci komplementariusze wartość tego swojego podatku mogą, o wartość podatku swojego od dywidendy mogą obniżyć podatek, który jest zapłacony przez spółkę, więc to zmniejszenie PIT-u może nastąpić. Ale co ważne, jaka jest różnica pomiędzy komandytowo-akcyjną a komandytową, jest taka, że tu nie ma oskładkowania. Więc przy tych samych wartościach, które mieliście Państwo przy komandycie, tu efektywna stawka była 23 czy 25%. Przy spółce komandytowo-akcyjnej i na obecnych przepisach i po Polskim Ładzie efektywna stawka podatkowa będzie 17,19%. Z grubsza mówię oczywiście, do policzenia, ale z grubsza tyle to będzie wyglądało, więc będzie to jedna z najbardziej korzystnych i atrakcyjnych form opodatkowania. W szczególności jednocześnie zwracając uwagę na to, że tak jak przy komandytowej, tutaj nie ma daniny solidarnościowej. Więc drodzy Państwo, wydaje mi się, że spółki komandytowo-akcyjne wrócą do łask
przy Polskim Ładzie, że spółki komandytowo-akcyjne będą rozważane. Jeżeli Państwo byście planowali swoją działalność, planowali swój biznes, rozważali, co po Polskim Ładzie zrobić, to zachęcam, zalecam również wziąć pod uwagę kwestię spółki komandytowo-akcyjnej, na pewno bardziej niż komandytowej, albo w zbliżonym kształcie do spółki z o.o. z jakimś dodatkowym rozwiązaniem typu CIT estoński. No dobra, ale to nie koniec, bo jeszcze powiedzieliśmy sobie o podstawowych formach, tak? Spółka z o.o. z jakimś tam modelem, komandytowo-akcyjna czy ryczałt, a jeszcze przecież mamy na tapecie takie rozwiązanie, że my, drodzy Państwo, możemy połączyć różne rodzaje działalności. Ja tu taki slajd już kiedyś go użyłem na mojej prezentacji, przecież my możemy naszą działalność zdywersyfikować, tak? Czyli na przykład ja mogę sobie założyć spółkę z o.o., ale jednocześnie mogę prowadzić działalność gospodarczą na ryczałcie i tą spółkę z o.o. z tej działalności za jakieś usługi fakturować, wystawiać na przykład fakturę. Tak samo mogę mieć spółkę z o.o., ale mogę mieć jednoosobową działalność czy umowę o pracę na skali podatkowej przy tych dochodach powiedzmy do 11 tysięcy złotych. Mogę mieć wreszcie spółkę komandytową czy spółkę komandytowo-akcyjną i jednoosobową działalność na ryczałcie, czy jednoosobową działalność na ryczałcie i jednoosobową działalność na przykład na skali podatkowej, prawda? W tym przypadku czy tam na podatku liniowym. Tutaj mogą być pewne obostrzenia, więc na to zwracam też uwagę. Te modele, łączenie tych modeli, no do zastanowienia głębokiego, co, kiedy, jak możemy połączyć. Od razu mogę zdradzić, że w większości przypadków my te modele będziemy mogli sobie połączyć. I ja chciałem zwrócić Państwu uwagę dzisiaj na jednym przykładzie, jak to połączenie może w tym przypadku wyglądać, a mianowicie chciałem zwrócić Państwu uwagę na taki przypadek, że zakładamy sobie spółkę z o.o. na małym CIT-cie, a dodatkowo zakładamy sobie działalność, czy mamy działalność gospodarczą na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych na stawce 8,5% i świadczymy usługi na rzecz tej spółki. Zwróćcie Państwo uwagę, co się dzieje. Spółka ma powiedzmy przychody 300 tysięcy, koszty 200 tysięcy, uwaga, z naszych faktur i ma wynik 100 tysięcy. Płaci CIT-u 9 tysięcy, czyli już mamy pierwsze obciążenie podatkowe 9 tysięcy, 91 tysięcy zostaje dywidendy. Wspólnik, czy ten my, wystawiliśmy na tą spółkę na 200 tysięcy złotych faktur, od tych faktur płacimy oczywiście PIT, od tych faktur płacimy oskładkowanie i płacimy od tej dywidendy, którą dostaliśmy, też podatek. Łączna suma obciążeń podatkowych mniej więcej przy takim układzie wyniesie nam 50 tysięcy złotych. A jeżeli wyniesie nam 50 tysięcy złotych, a dostaliśmy realnie do kieszeni ile? 91 i 200, czyli 291 tysięcy z tych 300, to realnie, drodzy Państwo, efektywna stawka podatkowa wynosi nam 17,19%. Co to znaczy? Że to też jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Nie tylko spółka komandytowo-akcyjna, gdzie efektywnie uzyskamy 17%, nie tylko spółka z o.o. estoński, gdzie efektywnie uzyskamy 18%, ale też połączenie, na przykład spółka z o.o. na małym CIT-cie plus fakturowanie z działalności też pozwoli nam efektywnie, nawet tutaj przy oskładkowaniu, osiągnąć wynik podatkowy na poziomie kilkunastu, w tym przypadku procent. Więc to jest kolejny przypadek i tu mi się wydaje, że czuję się spełniony, jeżeli chodzi o tytuł naszego dzisiejszego szkolenia, czuję się spełniony w odpowiedzi na pytanie, czy po Polskim Ładzie można płacić niższe podatki. Odpowiedź brzmi, drodzy Państwo, można, tylko trzeba to dobrze zaplanować, dobrze przemyśleć, dobrze pogłówkować i tak sobie ułożyć tak jakby całą strukturę biznesową, żeby ona grała podatkowo, ale też pamiętajcie Państwo, i to muszę podkreślić, żeby to było uzasadnione ekonomicznie, uzasadnione gospodarczo, z dobrymi dokumentami, tak, żebyśmy byli w stanie się obronić, że ten system, który przyjęliśmy, no jest systemem realnym i adekwatnym do naszej działalności. Ja nie wątpię, że tak będzie. Ja zachęcam Państwa, żeby tak było. Nie zachęcam do tworzenia czegoś, co jest nieprawdziwe, natomiast zachęcam do tego, żeby mądrze wykorzystywać obecnie dostępne rozwiązania podatkowe. I dwie rzeczy jeszcze chciałem, drodzy Państwo, powiedzieć a propos tych możliwych rozwiązań. Karta podatkowa i tutaj zwracam Państwu uwagę, że ta karta podatkowa jest ciekawym rozwiązaniem, bo płacimy stosunkowo niskie podatki, ale ta karta podatkowa jest likwidowana od przyszłego roku, realnie. Czyli od przyszłego roku będą takie zasady, że z karty podatkowej będą mogli korzystać tylko ci, którzy już w 2021 roku z tej karty korzystają. Więc jeżeli ktoś z Państwa z karty nie korzysta, to formalnie nie będzie mógł karty na przyszły rok wybrać. Jak ktoś korzysta, będzie mógł tę kartę wybrać. Jak ktoś chciałby się na kartę uprzeć, żeby z niej skorzystać, to musi zrobić, drodzy Państwo, tak, że ma działalność swoją dzisiaj, tą działalność zamyka, likwiduje, zamyka nową działalność, nawet jutro.
W trakcie roku, jak rozpocznę działalność, mogę wybrać kartę podatkową, więc może wybrać kartę podatkową i w przyszłym roku również z niej korzystać. Natomiast jeżeli ktoś nie chce zamykać, likwidować działalności, tylko chce ją kontynuować, to karty podatkowej sobie nie wybierze. Z kartą podatkową będzie o tyle, będą dwie rzeczy ciekawe. Po pierwsze, że zostanie ograniczony jej zakres, to jest jedno. Po drugie, będzie składka zdrowotna liczona od minimalnego wynagrodzenia, więc będzie niska stosunkowo 270 zł i to jest pozytywna wiadomość, więc powiem Państwu, że ta karta podatkowa może się opłacać. I na przykład jak dzisiaj słuchają mnie osoby, które są na karcie podatkowej, ja jej oczywiście nie biorę pod uwagę w tych wszystkich moich wyliczeniach takich ogólnych, no bo ona jest dość niszowym jednak tematem, to te osoby powinny też bardzo dokładnie i głęboko sobie przemyśleć, czy przypadkiem mi zostanie na tej karcie się nie opłaci, bo uważam, że w wielu przypadkach pozostanie na karcie podatkowej będzie opłacalne bardziej niż te wszystkie kombinacje, o których ja dzisiaj Państwu opowiadam. Natomiast tam przy karcie też zwracam uwagę, jest taki mały niuansik, zobaczymy jak to finalnie wejdzie, że na przykład lekarze, stomatolodzy czy weterynarze nie będą mogli korzystać z karty w nowym roku, nawet jak z niej dzisiaj korzystają, jeżeli świadczą usługi na rzecz podmiotów, osób prowadzących działalność czy spółek, tak, czy na przykład na rzecz szpitali czy przychodni. Zwracam na to uwagę, często ten fragment może umykać, że nie wszyscy, w szczególności mówię o lekarzach i stomatologach, nie wszyscy, którzy są dzisiaj na karcie, na pewno będą mogli z tej karty w przyszłym roku również korzystać. I na to zwracam szczególną uwagę. No dobrze, drodzy Państwo, jeszcze wątek poboczny, a propos tego, co my możemy w nowym roku zrobić, to jest wątek, który dotyczy zakładania spółek zagranicznych. Też głośno było swego czasu o tym, tak, zakładajmy spółki zagraniczne, tak, to są super podatki, Cypr, Malta, prawda, i tak dalej. Ja powiem Państwu tak, można jak najbardziej, jeżeli jest to uzasadnione ekonomicznie i gospodarczo, można to rozważyć, można to przemyśleć. Natomiast jak, drodzy Państwo, się tak głębiej wczyta, spojrzy na te podatki, na te zasady rozliczeń ze spółkami zagranicznymi, to my dojdziemy do dwóch wniosków. Po pierwsze, obsługa takiego procesu jest dość droga i nie każdemu to się opłaci, więc jest bardzo wysoki próg wejścia w ogóle, żeby te spółki zagraniczne sobie założyć. To jest pierwsza w ogóle rzecz. Druga rzecz jest tak naprawdę taka w tym przypadku, że też nasze organy podatkowe bardzo nieprzychylnie patrzą na te posiadanie spółek zagranicznych, szczególnie jeżeli my faktycznie gdzieś tam za granicą jakiegoś stricte biznesu takiego operacyjnego nie prowadzimy. Nie? I tutaj też przepisy się zmieniają, o czym zaraz będę mówił. Natomiast oczywiście opcja spółek zagranicznych jest na stole. Ja tutaj Państwu króciutko tylko takie basic info chciałem przedstawić na podstawie trzech krajów. Na przykład Czechy, zwróćcie Państwo uwagę, jak podatki w Czechach w skrócie wyglądają. CIT mamy 19% CIT-u, 15% CIT-u od dywidendy. W przypadku PIT-u stawki 15-23%. Oczywiście jest bardzo dużo niuansów i szczegółów, ale jak sobie spojrzymy na te kwoty, to dojdziemy do wniosku, że wcale te obciążenia podatkowe w Czechach nie są jakieś takie super niższe niż w Polsce. Jasne, jest przyjaźniejszy system podatkowy, są przyjaźniejsze kontrole, są przyjaźniejsze organy, nie obrażając naszych organów, ale w takim, bym powiedział, podejściu do realizacji obowiązków podatkowych, ale per saldo, jak sobie wyliczymy, to nie zawsze nam się to będzie tak naprawdę stawkowo-kwotowo opłacało. Podobnie, drodzy Państwo, na Cyprze. Mamy CIT 12,5%, co prawda nie ma podatku od dywidendy, ale jak sobie zobaczymy na obciążenia PIT-owskie, to te stawki PIT-owskie nawet mogą sięgać 35%. Oczywiście z wyłączeniami, ulgami i tak dalej, ale też tak do końca super korzystnie na tym Cyprze wcale co do zasady nie będzie. No i trzeci kraj, który chciałem Państwu pokazać, to Bułgaria. Też tu jest akurat ciekawie w Bułgarii, bo mamy CIT 10%, 5% podatku od dywidendy formalnie i PIT na poziomie formalnie 10%. Więc w tej Bułgarii faktycznie podatki wyglądają obiecująco. Oczywiście jest też wiele niuansów, jest też wiele dodatkowych elementów, ale no, nad tą Bułgarią bardzo można by się stać. Wiem, że wiele firm, osób do tej Bułgarii, gdzieś tam w tej Bułgarii biznes swój prowadzi. Natomiast cała konkluzja tego opodatkowania spółek zagranicznych, powiem Państwu tak, znaczy opodatkowania spółek zagranicznych, otwarcia się na rynki zagraniczne z naszą działalnością, tak, ja to pochwalam i popieram jak najbardziej. Natomiast, drodzy Państwo, z głową, tak jak powiedziałem u nas, przemyśleć, przeliczyć, ocenić, czy nam się to opłaci, tak samo z zagranicą. I z tą zagranicą trzeba trzy razy bardziej i trzy razy mocniej policzyć i przemyśleć, czy nam się na pewno opłaci pójście do tego kraju, zakładanie tam spółki, ponoszenie kosztów zakładania spółki, ponoszenie kosztów obsługi całej tej spółki, ponoszenie kosztów związanych z działalnością operacyjną i jak to się przełoży na to, ile bym w Polsce płacił podatków, ile za granicą. Bardzo często się to opłaci, ja nie mówię, że nie, natomiast to też musi być mądra i świadoma, drodzy Państwo, w tym zakresie
decyzja, plus zaznaczam, i to taka już praktyczna moja uwaga, i to już mówiłem, ale jeszcze raz powiem, a mianowicie co do zasady opłacalność spółek zagranicznych się zaczyna wtedy, kiedy te nasze wyniki finansowe, te nasze dochody są relatywnie duże albo bardzo duże. Im więcej zarabiamy, tym bardziej można się zastanawiać nad podmiotami zagranicznymi. Jeżeli mniej zarabiamy, już nie mówię tu o konkretnych kwotach, to te podmioty zagraniczne tym mniej są dla nas, mówiąc w skrócie, opłacalne. A mówiąc o opłacalności podmiotów zagranicznych i mówiąc o tym, o ryzykach, które wiążą się z zakładaniem podmiotów zagranicznych, to są jeszcze te nowe przepisy przewidziane w Polskim Ładzie, czyli te dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej. I chciałem zwrócić Państwu uwagę, że Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie takiego przepisu. On i tak został złagodzony, ale planuje wprowadzenie przepisu, który w skrócie rzecz biorąc będzie mówił tak. Drogi polski podatniku, przedsiębiorco, jeżeli ty masz spółkę zagraniczną, to my będziemy uważać, że ta spółka ma rezydencję podatkową w Polsce i ma płacić podatki w Polsce, jeżeli w Polsce prowadzone są, uwaga, w sposób zorganizowany i ciągły, bieżące sprawy tego podatnika. Czyli mówiąc w skrócie, jeżeli ty, wy sobie założycie spółkę za granicą, ale wy będziecie w Polsce, będziecie z Polski tą spółką zarządzać, będziecie kierować tą spółką z Polski, to w tym przypadku nasze organy podatkowe i tak każą tej spółce opodatkować się w Polsce, bo będą twierdziły, że ta spółka ma polską rezydencję podatkową. Te bieżące sprawy mogą być prowadzone na podstawie umowy, decyzji, orzeczenia sądu, pełnomocnictw czy powiązań podmiotowych, prawda? Czyli na przykład poprzez jakieś tam osoby, które my wskażemy do zarządzania tąże spółką. I tu jest, drodzy Państwo, ryzyko. Na szczęście Ministerstwo Finansów wycofało się tutaj z takiego pomysłu, żeby uznawać, że spółka zagraniczna ma rezydencję podatkową w Polsce tylko wtedy, jak członek zarządu mieszka w Polsce albo jest z Polski, bo to już by był absurd, to by w ogóle wywaliło wiele struktur do góry nogami, takich legalnych nawet struktur. Natomiast i tak te przepisy, które są wprowadzane, są pewnym takim bacikiem, który mówi: wprowadzamy Polski Ład. Chcecie uciekać za granicę? Proszę bardzo, uciekajcie. Tylko miejcie świadomość tego, że jak uciekniecie, to my możemy was z powrotem podatkowo tu przywrócić, bo będziemy mogli wam wykazać, czy będziemy próbowali wam wykazać, że sprawy tej spółki zagranicznej są prowadzone w Polsce. Więc trzeba bardzo na to zwracać, drodzy Państwo, uwagę, kto już pójdzie za granicę, żeby wszystkie sprawy, dokumenty tej spółki faktycznie były prowadzone za granicą. Więcej nie mogę powiedzieć, bo to nie czas i miejsce na mówienie o tym, jak sprawy spółek zagranicznych mają być prowadzone za granicą. Ale zwracam uwagę na to ryzyko, które tutaj, drodzy Państwo, mamy. No dobrze, to tyle w tej części podstawowej naszego dzisiejszego spotkania, czyli Polski Ład, jak płacić niższe podatki. Powiedzieliśmy sobie o tych podstawowych możliwościach, co będzie gorzej, jakie opcje mamy na stole. Ja jeszcze nie kończę, drodzy Państwo, bo jeszcze obiecałem, że o trzech tematach, trzy tematy króciusieńko poruszę i postaram się to zrobić naprawdę krótko dla wszystkich, których poprzednie tematy bardzo nie interesowały. I tak w pierwszej kolejności chciałem powiedzieć o podatku źródła. Krótko, ale ważne rzeczy. Po pierwsze, podkreślam Państwu, ta rewolucja w podatku źródła, która 5 czy już 6 razy była przekładana, w końcu wchodzi w życie 1 stycznia, znaczy jak Polski Ład wejdzie, czyli najprawdopodobniej 1 stycznia 2022 roku. I ta rewolucja, podkreślam, przede wszystkim będzie dotyczyła wprowadzenia tego mechanizmu pay and refund, czyli tej zasady, że jeżeli ja danemu kontrahentowi wypłacę należności podlegających pod podatek u źródła w jednym roku więcej niż 2 miliony złotych, to ja niezależnie od tego, co posiadam, jakie dokumenty, certyfikaty, muszę ponad te 2 miliony złotych pobrać podatek, a następnie kontrahent czy ja, w zależności od tego, kto płacił, będziemy musieli zwracać się do urzędu o zwrot tego podatku. I ten mechanizm pay and refund wchodzi i to jest wykrzyknik. Natomiast oczywiście przepisy Polskiego Ładu przewidują pewne modyfikacje w tych zasadach, które mają zostać w podatku źródła wprowadzone. Nie są to jakieś potężne modyfikacje, ale dwa słowa o nich Państwu powiem. Po pierwsze, należyta staranność. Oczywiście nie doczekaliśmy się na razie objaśnień należytej staranności, więc dalej to są przepisy, które mówią, że my w podatku źródła mamy dochowywać należytej staranności, ale nie ma przepisów, które mówią, co to jest należyta staranność, więc takim jesteśmy miejscu, jak byliśmy. Jedyna rzecz, która się zmienia, to jest to, że w należytej staranności będzie wskazane, że będą brane pod uwagę również powiązania z podatnikiem w rozumieniu przepisów o cenach transferowych. Czyli to jest takie jakby światełko w tunelu, że przy należytej staranności no bardziej będziemy patrzeć na te podmioty powiązane, a mniej na niepowiązane. Ale to jest, drodzy Państwo, nic ciekawego. Dalej czekamy na
że na to, żeby Ministerstwo Finansów oficjalnie się powiedziało, jak my mamy dochować należytej staranności podatku źródła. I tu informacja, w pierwszym kwartale 2022 po wejściu w życie Polskiego Ładu mają się podobno pojawić objaśnienia w podatku źródła dotyczące należytej staranności. No nie ukrywam, że czekam niecierpliwie, ale tak jakby no na razie tego nie ma. Druga zmiana, jest to zmiana w definicji beneficial owner. No powiem Państwu tak, zmiana o charakterze technicznym. Do tej pory było wskazane, że ten, kto jest beneficial ownerem, to nie może być zobowiązany prawnie bądź faktycznie do przekazania tych środków dalej. Teraz ten jeden z tych zwrotów ucieka, więc jest krótsza definicja. Czy ona coś faktycznie zmienia? Moim zdaniem kosmetyka bez wpływu na rozliczenie podatku u źródła. Trzecia zmiana, i to jest bardzo ważne, bo powiedziałem Państwu, że wchodzi ten mechanizm pay and refund, czyli wchodzą przepisy, które mówią, że jak zapłacę ponad 2 miliony, to muszę pobierać podatek, natomiast te przepisy są ograniczane, czyli po pierwsze są ograniczone tylko do podmiotów powiązanych, to jest świetna wiadomość, czyli wszystkie wypłaty na rzecz podmiotów niepowiązanych nie będą wchodziły w ten mechanizm, a po drugie, co bardzo ważne, zostaje ograniczony ten mechanizm tylko należności o charakterze biernym, odsetki, dywidendy, czy należności licencyjne. Więc na przykład, jak Państwo tutaj widzicie, usługi niematerialne, nawet płacone do podmiotów powiązanych, nie będą wchodziły w mechanizm pay and refund. Tak samo nie będą wchodziły w mechanizm pay and refund wszystkie wypłaty do podmiotów niepowiązanych. Super dobre wiadomości. I to, czy ja się tak cieszę, nie, że to super dobre, ale to znowu jest tak, że dali coś złego, a potem troszeczkę to naprawili i cieszcie się podatnicy. To tak jak z tą składką zdrowotną na liniowym. Nie? No ale dobra, jakieś pocieszenie jest, już nie będę tutaj bardzo narzeka. Dalej, drodzy Państwo, co mamy, to jest opinia o stosowaniu preferencji, czyli tutaj przepisy podatku źródła przewidują takie możliwość, że ja mogę nie pobierać tego podatku ponad 2 miliony, jeżeli ja uzyskam od organów taką uprzednią opinię, przedstawię mu dokumenty, że wszystko jest w porządku, że mam prawo na przykład do zastosowania zwolnienia. No i ta opinia o stosowaniu preferencji, poza tym, że teraz się inaczej nazywa, bo wcześniej to była opinia o stosowaniu zwolnienia, to ma jeszcze jedną dodatkową rzecz, a mianowicie można o tą opinię występować teraz, w każdym przypadku, czyli do tej pory było tak, że ja mogłem ją dostać tylko jeżeli stosowałem zwolnienie do podmiotów powiązanych, teraz mogę ją zastosować, takie CITU to, a teraz mogę ją zastosować również, jeżeli chcę na przykład zastosować zwolnienie wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Czyli na przykład mam podmiot powiązany, prawda, do którego stosuję pay and refund, nie mogę zastosować zwolnienia z CITU, bo na przykład to jest moja spółka babka, a nie spółka matka, prawda, ale mogę zastosować UPO, więc ja mogę taką opinię dostać właśnie, że mogę, mam preferencję z UPO do zastosowania. Bardzo dobra zmiana. I ostatnia rzecz, oświadczenie o stosowaniu zwolnienia do tej pory miało być podpisywane przez cały zarząd, teraz będzie podpisywane przez osoby uprawnione do reprezentacji. Więc tu szału nie ma, ale to też jest korzystna zmiana, bo cały zarząd miał podpisywać, to cały zarząd ponosi odpowiedzialność. Teraz ta odpowiedzialność może zostać w jakiś sposób podzielona. No i ostatnia zmiana w podatku źródła, najświeższa, która w ostatnim czasie się pojawiła, jest super ważna, to jest zmiana, która, drodzy Państwo, mówi o tym, że od nowego roku będzie można korzystać z kopii certyfikatów rezydencji. Ja przypomnę Państwu, że dotychczas organy podatkowe mówiły, że certyfikat rezydencji tylko w oryginale, albo certyfikat elektroniczny z danego kraju, który jest równoważny z oryginałem, nie dopuszczały organy podatkowe kopii. Te kopie powoli wchodziły, tak? Bo najpierw weszły przepisy, które mówiły, że można z tych kopii korzystać tam przy usługach niematerialnych do 10 tysięcy złotych. Potem dalej trwające mamy przepisy covidowe, które mówią, że z uwagi na COVID można korzystać z kopii, a teraz wejdą już przepisy generalne, które będą mówiły o tym, że będzie można korzystać z kopii certyfikatów rezydencji. I to jest generalnie wiadomość dobra, natomiast jest furtka w tym przepisie, bo przepis mówi, można korzystać z kopii, jeżeli informacje wynikające z kopii nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym. Tak zamazałem teraz, nie wiem, czy Państwo to widzicie. Nie? Dobra, to też tutaj jest, tak, w tej tabelce. Więc mówiąc w skrócie, organy podatkowe zostawiają sobie, drodzy Państwo, furtkę, mówią, tak, korzystajcie z kopii, ale Wy musicie wykazać, czy my możemy Wam udowodnić, że budzi ta kopia wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym. Ale jeżeli tak nie jest, to generalnie wiadomość dobra, kopie certyfikatów rezydencji jak najbardziej in plus, drodzy Państwo. No dobrze, co mamy, drodzy Państwo, dalej? Kolejna rzecz, nowe limity płatności gotówkowych. To jest takie dwa tematy, wybrałem dodatkowe, bo mówię cały czas o tych podatkach, więc to raczej to też jest o podatkach, ale trochę takie tematy rozluźniające na koniec postanowiłem wybrać, a mianowicie pierwszy temat jest taki, że ustawa Polski Ład
wprowadza zasady, które mówią o tym, że zostanie zmniejszony limit płatności gotówkowej. I tak mówiąc w skrócie, pomiędzy przedsiębiorcami limit płatności gotówkowej będzie wynosił 8 tysięcy złotych. Czyli powyżej 8 tysięcy złotych będziemy musieli zapłacić przy użyciu rachunku bankowego. Jeżeli tego nie zrobimy, drodzy Państwo, to nie będziemy mieli, mówiąc w skrócie, kosztów uzyskania przychodu. Dość mała kwota, ograniczona, ale niestety tak te regulacje wyglądają. Czyli po pierwsze zmniejszenie płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami 8 tysięcy złotych w tym zakresie. Dalej, drodzy Państwo, zostaje również wprowadzony limit do płatności gotówkowych przez konsumentów. Limit będzie wynosił 20 tysięcy złotych. I tu jest, uwaga, bardzo ważna rzecz, bo kto poniesie konsekwencje, jeżeli konsument zapłaci mi powyżej 20 tysięcy złotych gotówką? Otóż zapłacę, to poniosę konsekwencje ja jako przedsiębiorca. I te konsekwencje są przewidziane bardzo poważne. Dlaczego? Bo w takim przypadku ja będę musiał podwójnie podatek zapłacić. Czyli sprzedałem coś konsumentowi, to raz płacę podatek od tego, że sprzedałem dochodowy, drugi raz zapłacił mi powyżej 20 tysięcy gotówką, więc jeszcze płacę drugi podatek od przyjęcia tej gotówki w takiej kwocie. Czyli mówiąc w skrócie, tu Państwo macie przykład, jeżeli konsument kupi meble za 30 tysięcy lub samochód za 30 tysięcy, przedsiębiorca przyjmie płatność 30 tysięcy w gotówce, to będzie musiał zapłacić 5700 od sprzedaży i 5700 od przyjęcia gotówki. Straszne rozwiązania, ale zwracam Państwu uwagę, to wchodzi w życie, czyli mówiąc w skrócie, mamy takie teraz kwestie, 8 tysięcy pomiędzy przedsiębiorcami, 5 tysięcy, 20 tysięcy pomiędzy konsumentami. Ciekawe, tam moim zdaniem ktoś się tam nie może, już mówiłem o tym, dogadać, nie, bo jednocześnie przecież dopiero co wszedł projekt prezydencki, który mówi, że przedsiębiorca ma obowiązek przyjęcia gotówki mniej więcej tam do kwoty 5370 zł. Więc to jest, drodzy Państwo, tak, że ja z jednej strony muszę przyjmować gotówkę do 5300, z drugiej strony nie mogę przyjmować gotówki powyżej 30 tysięcy. Więc mam taką, powiedziałbym, przedział, gdzie mogę, gdzie, drodzy Państwo, mam wybór, a poniżej tego przedziału czy powyżej już wyboru nie mam, bo tu gotówkę muszę przyjmować, a tu już gotówki przyjmować nie mogę. No ja nie wiem, moim zdaniem nasze państwo, Ministerstwo Finansów, tu łącznie z prezydentem, oni nie mogą się zdecydować, nie? Czy my idziemy w kierunku państwa gotówkowego, czy my idziemy w kierunku państwa bezgotówkowego. I każdy w swoją stronę ciągnie. Nie, gotówka, nie, bezgotówkowo, gotówka, bezgotówkowo i tak dalej. Więc no ciekawe jest to rozwiązanie. Prezes NBP naciska na gotówkę, Ministerstwo Finansów naciska na rozliczenia bezgotówkowe. Kto wygra ten spór? Zobaczymy, drodzy Państwo. Na razie przegrywamy go my, przedsiębiorcy, bo cały czas mamy nowe rozwiązania, ile tej gotówki można, kiedy bezgotówkowo i tak dalej. Więc to jest kwestia na pewno w tym zakresie problematyczna. Natomiast w zakresie tej płatności bezgotówkowych jest jeszcze jedna zmiana przewidziana Polskim Ładem, a mianowicie ona trochę później wejdzie w życie z kasami online. 1 lipca 2022 roku wejdą przepisy, które będą obligowały przedsiębiorców, drodzy Państwo, do posiadania terminali płatniczych, czyli przy kasach rejestrujących będą musiały być terminale płatnicze, czyli to jest kolejny przejaw, jednak uwaga, teraz widzimy, ta lina przeciąga się trochę w kierunku jednak bezgotówkowo, nie? Więc tutaj będzie, zostanie wprowadzony dodatkowy obowiązek posiadania terminali płatniczych i przyjmowania tych płatności tak jakby kartą. Czyli ministerstwo, jeden punkt dla ministerstwa. Teraz czekamy, co NBP zrobi, jakie będzie nowe rozwiązanie, żeby jedna gotówka wygrała. Nie? Także jesteśmy świadkami na żywym organizmie tej wojny. Natomiast to wchodzi też w życie z Polskim Ładem, obowiązek posiadania terminali płatniczych. No i ostatnia rzecz, o której chciałem Państwu powiedzieć, to też jest zmiana, która jest odsunięta trochę w czasie, więc ja tylko jedno słowo powiem, ale o tej zmianie ostatnio było głośno, czyli przesyłanie ksiąg w formie elektronicznej. Tutaj w skrócie, drodzy Państwo, założenie jest takie, że organom podatkowym wciąż jest mało. Tak, wciąż Ministerstwu Finansów wciąż jest mało. Dostają JPK-i pełne od nas już w tym przypadku, więc mają taką dość obszerną bazę informacji o tym, co my robimy, jak my się rozliczamy podatkowo, ale wciąż im jest mało. Dlatego wchodzą dwa rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie, świeżo przyjęte dosłownie wczoraj przez Sejm, i Państwo już o nim pewnie słyszeliście, czyli krajowy system e-faktur, które wejdzie w życie obligatoryjnie w 2023, czyli co będzie się działo w 2023, wszystkie podmioty, drodzy Państwo, będą musiały wystawiać faktury przez interfejs Ministerstwa Finansów. Co to znaczy? Że Ministerstwo Finansów będzie miało już nie tylko JPK, ale będzie też miało nasze wszystkie faktury. A to nie koniec, bo od 2023 roku wejdzie w życie, drodzy Państwo, obowiązek przesyłania, drodzy Państwo, do organów podatkowych ksiąg rachunkowych,
podatkowej, ewidencji przychodów i rozchodów oraz ewidencji środków trwałych i wartości materialnych i prawnych. I te przesyłanie tych dokumentów będziemy robić, drodzy Państwo, miesięcznie, jeżeli rozliczamy się miesięcznie, kwartalnie, jeżeli rozliczamy się kwartalnie i po zakończeniu roku. Więc organy podatkowe już tą ilość informacji o nas, którą będą agregować, będzie jakaś potężna. JPK, faktury i KPIR-ki, księgi wszystkie podatkowe. No już ten nacisk na to, co się u nas dzieje i na weryfikację, na sprawdzanie, będzie naprawdę, drodzy Państwo, bardzo duży. Nie widzę tutaj zasadności, żeby to tak daleko szło, natomiast no nie ukrywam, że te przepisy wejdą w życie i będziemy musieli te księgi w 2023 roku przesyłać. Na pewno będzie miało to wydźwięk negatywny, no bo organy będą miały już coraz większą nad nami kontrolę, ale może to też mieć wydźwięk pozytywny pod takim kątem, że jak będą wszystko wiedzieć i widzieć, to nie będą tak dużo kontroli i postępowań i czynności sprawdzających prowadzić. Więc to jest wiadomość taka, nazwałbym to umiarkowana, natomiast ta wiadomość wchodzi w życie w roku 2023. No dobrze, drodzy Państwo, tyle na dzisiaj z mojej strony, jeżeli chodzi o Polski Ład i webinar z Polskiego Ładu. Przypominam jeszcze raz i podkreślam, webinar z Polskiego Ładu dzisiejszy jest jakby wstępem do szkolenia. Szkolenie będziemy mieli 12 października, zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Oczywiście dla abonentów Akademii LTCA szkolenie jest bezpłatne, dla osób, które nie są abonentami, można to szkolenie kupić, ale lepiej można kupić również abonament i mieć to szkolenie i wiele innych również w pakiecie. Na szkoleniu będę mówił szerzej, będę mówił o większej ilości zmian, będę mówił więcej o CIT-cie, będę mówił o VAT-cie, będę mówił o innych podatkach, więc naprawdę szkolenie to będzie, drodzy Państwo, takie 5 godzin mega intensywnego, takiego skondensowanego przekazu wiedzy dotyczące Polskiego Ładu. Wczoraj jeden z moich klientów bardzo ładnie powiedział, że jak on tym Polski Ładzie już słucha, tak czyta i tak dalej, to powoli zaczyna spadać z tego rowerka. I ja mam wrażenie, drodzy Państwo, że duża część z nas z tego rowerka też spada. Nie tylko księgowych, nie tylko osób z firm, ale również doradców podatkowych, więc no, ja staram się na tym rowerku dalej siedzieć. Lepiej, gorzej, ale mi to wychodzi. Więc też, drodzy Państwo, moim zadaniem jest to, żeby zrobić takie szkolenie przeglądowe ze wszystkiego, żeby każdy mógł sobie w miarę ułożyć, usystematyzować wiedzę, co się w tym Polskim Ładzie tak naprawdę wydarzyło. I to będzie 12 października na tym szkoleniu, także zapraszam serdecznie. Oczywiście końcowo jeszcze zapraszam serdecznie Państwa jeszcze raz na moje social media. Na czacie będzie link do mojego Facebooka, do mojego YouTube'a. Zapraszam do kontaktu na LinkedInie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli Państwo będziecie towarzyszyć mi w tej mojej drodze podatkowej. O, jak to patetycznie zabrzmiało. No dobra, nieważne. Jeszcze raz na koniec tylko chciałem Państwu bardzo wszystkim serdecznie podziękować za to, że tak licznie się tutaj zebraliśmy, za to, że dostaliście Państwo do końca i za te wszystkie pytania, wątpliwości, uwagi, które były zgłaszane. Jest mi bardzo miło, że tak w dużym gronie możemy się spotykać. Dziękuję bardzo. A zapraszam jeszcze raz to podkreślam, do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń, webinarów na jesień. Myślę, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. No dobra, koniec, nie przedłużam. Dziękuję, kłaniam się nisko, pozdrawiam, do widzenia, do zobaczenia. Wszystkim życzę powodzenia z wdrażaniem Polskiego Ładu. Cześć.